Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, krótkie rozważanie, bo za chwilę ruszamy. Jesteśmy po mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Gidlach. Tutaj ojcowie dominikanie nas przyjęli. I dzisiaj mamy piękną Ewangelię o tym, jak to faryzeusze chcieli wystawić Pana Jezusa na próbę i zapytali Go, czy wolno oddalać żonę z jakiegokolwiek powodu. Mojżesz dał taką możliwość, dał taki list jakby rozwodowy i Pan Jezus powiedział, że to nie było tak na początku, ponieważ w początku Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, tylko dwie płcie, trzech płci nie stworzył i mają stanowić jedno, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I rzeczywiście małżeństwo jest takim połączeniem dwóch zupełnie różnych światów. Małżonkowie duchowo we wszystkim się mogą różnić, ale właśnie mają te różnice doprowadzić do uzupełnień, tak żeby byli jedno. Tylko Bóg może uczynić to zjednoczenie, czyli prosimy Ducha Świętego przed sakramentem małżeństwa, a później małżonkowie, kiedy wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej, to, że ślubują miłość, uczciwość małżeńską, że nigdy nie opuszczą aż do śmierci, to i tę wierność, to dodają także modlitwę, ponieważ po własnych siłach jest to trudne. Małżeństwo to też jest krzyż. Jest tutaj w ogrodzie Drogi Krzyżowej. I ten krzyż, tu dzisiaj piątek, jest możliwy do niesienia dzięki pomocy Boga i wszystkich świętych. Prosimy, właśnie małżonkowie proszą, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. I wtedy ta modlitwa jest takim znakiem, że to Bóg właśnie łączy, że to Bóg jest autorem zjednoczenia. Diabeł jest autorem podziałów. Również może być taka sytuacja, że człowiek nie jest zdatny do małżeństwa. Pan Jezus mówi, że jest taka sytuacja ze względu na to, że człowiek się takim urodził, dostał taki krzyż, może też tak powiedzieć, albo ludzie go takim uczynili, albo sam odkrywa takie powołanie do małżeństwa. Jeżeli wracając jeszcze do rozwodów, dlaczego nie ma w Kościele katolickim rozwodów? Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że wtedy każda oddalona osoba popełnia później cudzołóstwo. Chyba że w przypadku, i tam jest powiedziane cudzołóstwo, ale tam jest greckie słowo porneias. To słowo porneias oznacza grzechy, które powodują, że dany związek nie może być uznany za małżeństwo. Na przykład związek kazirodczy. To właśnie to słowo oznacza też takie nieważne małżeństwa. Jeżeli w tym związku tkwi ktoś i taką osobę oddala, czyli popełnia w pewnym sensie grzech nieczysty, jest to związek niemałżeński, no to wtedy nie popełnia grzechu oddalenia. W związku z tym, że i tak ten związek nie miał charakteru sakramentalnego, charakteru złączenia, który połączył sam Pan Bóg, ponieważ było to połączenie grzeszne. I dzisiaj też na nowo potrzeba nam Ducha Świętego, żeby zrozumieć, co to znaczy małżeństwo, ale też co to znaczy oddanie swojego życia ze względu na Królestwo Niebieskie, na tak zwaną miłość niepodzielną, żeby być tylko i wyłącznie, troszczyć się o sprawy Pana. Tutaj ojcowie dominikanie w innych zakonach, ale też i księża diecezjalni, siostry zakonne ślubują bezżeństwo dla Królestwa Niebieskiego. I to jest tajemnica powołania. Nawet ostatnio bracia luteranie odkryli, że wśród nich też pojawiają się osoby, które chcą poświęcić swoje życie Panu Jezusowi na miłość taką bezżenną, całkowicie poświęcić się Bogu bez związku małżeńskiego, aby być całkowicie też oddanym posłudze na przykład głoszenia Słowa Bożego, czy po prostu modlitwy wstawienniczej, czy właśnie takiego życia dla Boga, by wszystko poświęcić Bogu, żeby ta miłość nie była rozdwojona. I dzisiaj
tu, w tym sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Maryja zaprasza nas, abyśmy zobaczyli, że w tych wszystkich stanach, czy bycie w małżeństwie, czy bycie w stanie bezżennym dla Królestwa Bożego, czy właśnie takim sytuacji, która jest przymusowa, że człowiek nie może, chciałby mieć małżeństwo, chce założyć, ale nie może, czy rozpadło mu się małżeństwo, bo ktoś, jedna ze stron zostawiła go, a nie może wziąć drugiego ślubu, bo jest związany z tą pierwszą osobą, to wszystko jest związane z jakąś formą niesienia krzyża. Jest to dzisiaj piątek i warto tak sobie uświadomić, że przez krzyż idziemy do nieba. I małżeństwo jest krzyżem, i celibat jest krzyżem, właśnie bezżeństwo jest dla Królestwa Bożego krzyżem, tylko że to jest, jak to pisał ksiądz Jan Twardowski, że krzyż to jest takie szczęście, że wszystko inaczej. Że kiedy łączymy ten nasz codzienny krzyż z Chrystusem, z Jego krzyżem, staje się krzyżem błogosławionym. I na tę drogę niesienia krzyża, ten dzisiejszy piątek, w formie krzyża przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.